Ten samotny odcinek poświęcony jest odchodzeniu braci. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, co dzieje się we mnie, jak ja patrzę na odchodzenie braci i jak to wygląda z perspektywy naszej wspólnoty, nie tylko tak właśnie patrząc z perspektywy zewnętrznej i prasowej. Bardzo Was zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Puzzle Wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Przyznam się szczerze, że ten odcinek jest dość dla mnie trudny, bo chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego, a jednocześnie myślę, że jest duże niebezpieczeństwo, że ktoś moje słowo odbierze nie tak, jakbym chciał. Więc proszę Cię na samym początku, kiedy słuchasz tego odcinka, spróbuj odnaleźć w nim jak największe dobro, jak największe pragnienie dobra z mojej strony. Myślę, że to jest w ogóle takie kluczowe, bo inaczej gdzieś się zagubimy. Chciałbym powiedzieć o braciach, którzy odchodzą z zakonu. Właściwie taką mam ideę i to jakoś mi przyświeca z tyłu głowy, chociaż jednocześnie sobie myślę właśnie, że tak trochę nie do końca chciałbym to powiedzieć. Okej, ale po kolei spróbuję to usystematyzować. Przede wszystkim, kiedy myślę sobie o osobach, które odchodzą z zakonu, to nie myślę sobie o braciach, którzy są w formacji. Układ przygotowania naszego do kapłaństwa jest dość duży, dość długi. To w ogóle nie jest tak, że wiecie, z dnia na dzień stajesz się kapłanem, tylko ten proces jest dość żmudny i długi. Wszystko się zaczyna w prenowicjacie, potem nowicjat, potem 5 lat studiów, czyli w sumie mniej więcej po 7 latach od takiej pierwszej wyraźnej decyzji i związanie się z zakonem składamy śluby wieczyste i od tego momentu zaczynamy mówić o tym, no, że ktoś rzeczywiście jest związany z zakonem aż do śmierci. Przez te pierwsze 7 lat, tak ujmując to z grubsza, można mniej więcej w każdej chwili odejść z zakonu bez żadnych takich konsekwencji. Więc dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, to myślę sobie przede wszystkim o takich braciach, którzy powiedzieli Panu Bogu już tak na zawsze, którzy zdecydowali się na to, żeby zostać w zakonie i żeby w tym zakonie spędzić swoje życie. I coś sprawiło, że oni zmienili swoją decyzję, że być może ktoś by powiedział, się zagubili i tak dalej, i tak dalej. Pewnie dla Was byłoby super ciekawe, gdybym mówił o konkretnych osobach, gdybym w tym podcaście powiedział właśnie z imienia i nazwiska konkretnych braci, którzy w ostatnim czasie odeszli z zakonu i powiedział, co sobie o tym myślę. Nie zamierzam tego robić i nigdy bym nie zamierzał. Mam uzasadnienie, dlaczego w ten sposób nie chcę podejść do tego odcinka, chociaż jestem przekonany, że ten odcinek jest ważny. Po pierwsze, nasi przełożeni zastrzegli sobie prawo do wypowiedzi. Jeżeli w ostatnim czasie ktoś z moich braci odszedł z zakonu, to o nim samym może się wypowiedzieć jedynie prowincjał albo wyznaczeni przez niego bracia, najczęściej to jest przeor albo socjusz. I ja widzę w tym absolutnie głęboki sens. I prawdę mówiąc, niespecjalnie zgadzam się z moimi braćmi, którzy gdzieś publicznie komentują takie czy inne odejścia. Myślę, że to, że prowincjał dba o to, żeby nie każdy z nas mógł się wypowiadać w sprawie, do której, powiedzmy sobie też uczciwie, nie mamy wiedzy. My nie wiemy do końca, co tam się wydarzyło. Oczywiście sporo sobie wyobrażamy, sporo wiemy. Czasem to są bracia, którzy odchodzą z naszego klasztoru, więc wtedy wiemy zupełnie więcej. Ale zawsze tak naprawdę do końca z tej perspektywy zakonu to jakby wie prowincją, co tam się wydarzyło w tym bracie, dlaczego tak, a nie inaczej i jakie były właśnie okoliczności tego odejścia. Więc myślę, że przede wszystkim jakby to jest moment, że my do końca nie wiemy. Po drugie, gdzie dwóch dominikanów tam przynajmniej 5 zdań na jeden temat. Więc myślę, że jakby za każdym razem, kiedy my tak mówimy w internecie, to co sobie myślimy o takim czy innym bracie, że odszedł, to jakoś krzywdzimy jakąś rzeczywistość, która jest ważna.
Nie zamierzam tego dzisiaj zrobić. Nie zamierzam podać żadnego konkretnego nazwiska i bardzo bym prosił was, żebyście nie doszukiwali się konkretnych nazwisk, bo nie chcę tego robić. Oczywiście będę miał z tyłu głowy pewnie jakieś rzeczy, jakieś sprawy konkretne, które chciałbym wam też dać jakieś takie wyobrażenie, jak to wygląda, ale nie chciałbym, żeby kogokolwiek miało to dotknąć. I drugi powód, dla którego jestem przekonany, że nie należy tak robić i nie należy komentować z imienia i nazwiska odejść konkretnych braci, to jest kwestia tego, że historie poszczególnych ludzi są naprawdę skomplikowane, że nam się to tak wydaje, takie oczywiste, że coś się wydarzyło, ale przecież jakieś doświadczenie, coś, co ludzie ze sobą niosą przez ileś lat, coś, co się mogło w danym momencie i danej chwili wydarzyć. Czasem to są różne potknięcia konkretnych braci, czasem to są różne sytuacje, które są bardziej zewnętrzne albo bardziej wewnętrzne. Wydaje mi się, że wypluwanie tego tak do internetu to jest coś takiego nie fair w stosunku do braci i w stosunku do nas. Wiecie, myślcie sobie też o nas jako o braciach. Ja głównie mówię o zakonie, bo to jest ta rzeczywistość, ta tkanka, którą ja doskonale znam, ale pomyślcie sobie o nas trochę jako rodzinie. Pomyślcie sobie o takich ludziach, którzy są rzeczywiście ze sobą jakoś tam blisko i nawet jeżeli w naszych rodzinach mamy kogoś, kto zawodzi, każdy chyba z nas ma, to niekoniecznie jest tak, że właśnie chcemy to wszystkim na wierzch i na zewnątrz po prostu poopowiadać. I ja też nie chcę. I to wydaje mi się być bardzo takie ważne, żeby uszanować ten moment takiej delikatności tej historii poszczególnych osób i na to zwrócić uwagę. Nie chcę też mówić o konkretnych osobach, dlatego że zawsze, kiedy stawiam sobie takie pytanie, to trzeba zadać sobie o takie dobro. Dobro, które ma się wydarzyć. I czy jeżeli ja skomentuję tego czy innego brata, oczywiście jak dobrze go zatytułuję podcast, to zwiększą mi się zasięgi, nie? I pewnie niektórym o to chodzi, ale ja nie mam w ogóle takiego podejścia. Moja idea nie jest taka, żeby zbudować jak największy zasięg, tylko żeby budować naszą wiarę i szukać gdzieś Pana Boga. I wydaje mi się, że właśnie w takiej postawie, która szanuje moich braci, tych nawet, którzy odeszli, tych nawet, którzy się zgubili, tych, którzy no właśnie mieli różne historie też, to i też jakby trochę szanując zakon też w tym wszystkim, nie wchodząc gdzieś za głęboko, to tak naprawdę więcej dobra może się wydarzyć. Ale jednocześnie właśnie nagrywam ten odcinek i można byłoby zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlatego, że chciałbym wam trochę opowiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. Chciałbym, żebyście usłyszeli tą perspektywę właśnie moją i takiego mojego patrzenia na takie bardzo różne, konkretne rzeczy. Kiedy wstępowałem do zakonu, to jakoś byłem przekonany, że przecież jeżeli ktoś złoży śluby wieczyste w zakonie dominikańskim, jeśli ktoś zostanie kapłanem, no to nie ma opcji na odejście. I tak mi się przez długi czas wydawało, w szczególności kiedy byłem na zewnątrz i nie słyszałem o takich historiach. Uświadomiłem sobie, że po tym jak zacząłem życie moje w zakonie, że tak wcale nie jest i może nie jest to ideał, ale po prostu tak się dzieje. I też nie ma co przymykać oczu i powiedzieć, nie, nigdy tak nie jest. Wszyscy księża i kapłani, którzy rozpoczęli swoje życie w zakonie i w kapłaństwie, to oni tutaj są od zawsze i na zawsze będą i w ogóle nic takiego się nie zdarzy. Rzeczywiście jest tak, że ludzie odchodzą od zakonu, odchodzą z kapłaństwa. No i cóż, no takie jest życie, tacy jesteśmy. I od zawsze tak było. Kiedyś miałem taką rozmowę z jednym z moich starszych braci, który w ogóle taki, jakby to powiedzieć, wręcz trochę taki nawet agresywnie był zły, kiedyś dowiedział się, że ktoś odchodzi.
mówił, przecież zakon mu tyle dał, tak dbał o niego. I nie powiem akurat w tej sytuacji, o której on tam się do tego odnosił, rzeczywiście było w tym dużo racji. I mówi taki w którymś momencie, w takim uniesieniu, niemalże prorockim bym powiedział, mówi do mnie, tak, bo kiedyś to tylu braci nie odchodziło, co teraz. I teraz takie czasy i tak to nastało. Zacząłem się nad tym zastanawiać bardzo poważnie. I myślę sobie, wcale tak chyba nie jest. Być może jest tak, że więcej braci odchodzi, tak nominalnie, prawda? Ale zwróćcie uwagę na to, że jest tak, że mamy realnie dość dużo księży w Polsce. Więc jeżeli słyszymy o jakichś pojedynczych, no i też dość dużą medialność tego tematu, więc jeżeli słyszymy o jakichś odejściach, no to one po prostu się narzucają i koniec. Kiedyś, jeżeli ich tam było, nie wiem, 50 w prowincji i odszedł jeden, no to było wielkie halo, no ale to był jeden, prawda? A teraz jak jest 400, czyli prawie 10 razy więcej, no to no właśnie to musi odejść 10, aż żeby była taka sama skala. Oczywiście przyznam się szczerze, że nie przeprowadziłem takich badań metodologicznych i nie przeliczyłem tego, jak to dokładnie wygląda. Był taki duży moment, nie przeliczyłem dlatego, że po prostu nie mam dostępu do takich danych. Próbowałem nawet je trochę zdobyć, ale nie jest to łatwe zobaczyć, ilu ludzi rzeczywiście odchodzi z kapłaństwa. Więc był taki moment, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, po Soborze Watykańskim II, kiedy no właśnie były takie bardzo duże zmiany liturgiczne w ogóle i wtedy bardzo dużo księży odeszło. Bardzo dużo zakonników też odeszło z kapłaństwa, więc nie wydaje mi się, żeby współczesne czasy były takim, że tak nagle wszyscy odchodzą. Myślę, że jesteśmy trochę w innym klimacie, w innej sytuacji, w jakimś takim, w Polsce przynajmniej tak to czytam, w takim szczycie, jeżeli chodzi o kwestie ilości powołań i kiedyś po prostu było mniej duchownych, dlatego też mniej było o tym słychać. Czy to dobrze, że bracia odchodzą z zakonu? Nie chciałbym wprost odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że usłyszycie je bardzo, kiedy będę się dzielił kolejnymi punktami i kolejnym sposobem patrzenia. Natomiast myślę, że to, co jest ważne, to żeby sobie uświadomić tak społecznie, że to zawsze istniało, nie? I nie jest to jakaś nowość współczesnych czasów. To nie jest tak, że właśnie teraz wiara się załamuje i Bóg zmienił swoje patrzenie i dlatego nagle wszyscy odchodzą, a w szczególności odchodzą ci, którzy gdzieś tam już się nie mogą odnaleźć z Panem Bogiem w Kościele. Myślę, że to jest bardziej skomplikowane i że te historie, poszczególne historie każdej z osób, które odchodziły, są jakoś zupełnie różne. I moje doświadczenie jest takie, że właśnie im bliżej jestem takich braci, tym bardziej widzę, jak to jest skomplikowane, że to nie jest taki jednoznaczne. To, czego jestem pewny, to zawsze bracia odchodzili z kapłaństwa, zawsze ludzie odchodzili z zakonu, zawsze był ten moment zostawienia. I trochę sobie patrzę na Ewangelię i patrzę sobie na uczniów i widzę tam tego Judasza, który odchodzi. Widzę też tego Piotra, który odchodzi, trochę potem wraca, nie? Ale jednak odchodzi od Pana Jezusa. No, ten moment odejścia w ludzkim życiu bolesny, ale taki jest, tacy jesteśmy. No i to oznacza, że chciałbym tylko tyle powiedzieć z taką nadzieją, nie? Żeby nie było tak, że odejście kogoś z kapłaństwa jakoś tak ma rozłożyć moją wiarę, że to ten, który był tak blisko Pana Boga, że on, nawet on nie jest w stanie być blisko, a może w ogóle nie ma Pana Boga i tak dalej. Bałbym się takich konsekwencji. Nie idźmy taką w tą stronę myślenia, nie? Że jeżeli odchodzi kapłan, który teoretycznie był blisko Pana Boga, to znaczy, że Pana Boga nie ma, znaczy, że wiary nie ma, że to wszystko nie ma sensu. To jest za duże uproszczenie i zbyt skomplikowana rzeczywistość.
No właśnie, dobrze sobie w tej perspektywie zadać takie pytanie, jakie są zatem przyczyny odejścia z kapłaństwa i z zakonu. Myślę, że takich zewnętrznych przyczyn może być bardzo dużo i pewnie nie jestem w stanie sobie ich wymyślić i jakoś nazwać. Pewnie każdy z was może sobie tam jakoś dołożyć. Jeżeli znacie, czy jesteś jakoś bliżej kościoła czy duchowieństwa, to być może możecie to jakoś nazwać i znaleźć. No pewnie jakimś momentem może być, nie wiem, kryzys wieku średniego, może być jakiś moment właśnie takiego, tak bym to nazwał, czasem moment na wstąpieniu do zakonu był bardzo głupi dla brata, nie? I że on na przykład, nie wiem, wstępował, bo mu rodzice kazali. Serio, znam też takie sytuacje. Jasne, że to nie było tak, że mama powiedziała, hej, Staszek, idź do zakonu, tylko było takie ogólne ciśnienie w domu, nie? Albo na przykład, że jeden z synów powinien pójść do zakonu, albo właśnie takie bardzo wspieranie religijności i tak dalej. Więc są takie sytuacje i wtedy, no, jeżeli to jest ciekawe, bo środowisko zakonne jest bardzo specyficzne w tym znaczeniu, że nie da się na dłuższą metę ukryć, nie? Jak to nie jest twój świat, to naprawdę to zginiesz tutaj wcześniej czy później. To dochodzisz do takich frustracji i napięć, że naprawdę nie ma sensu, nie? Może być też, ja pamiętam taką historię takiego księdza, który odszedł z kapłaństwa dlatego, że jakby odkrył swoją tożsamość płciową, odkrył się jako homoseksualistę i tak to prowadziło w nim takie zbudowało napięcie, że postanowił odejść po prostu, nie? Że jakoś nie był w stanie wytrwać. I tutaj mała gwiazdka, chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że nie ma księży homoseksualnych, to też jakby tak jest, więc to nie jest tak, że on odkrył swoją tożsamość i w związku z tym musiał odejść, bo nie wiem, został szykanowany, czy nic z tych rzeczy. To akurat nie była taka historia właśnie człowieka, który gdzieś tak bardzo przeżywał to napięcie w sobie, że postanowił po prostu zostawić. Zresztą zdaje mi się, że nie mam tego jakoś tak bardzo, że tak powiem, udowodnionego, ale pojawiły się takie badania, w szczególności chyba w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, że w takim czasie, kiedy homoseksualizm był bardzo napiętnowany, że jedną z dróg takich jakby dla ludzi było tak, żeby dla takich osób albo jakby stan duchowny, albo życie samotne do końca świata. Tak oni to postrzegali, więc był też taki moment właśnie też dużych odejść z kapłaństwa. To chyba bardziej dotyczy Zachodu niż Polski, chociaż też wiecie, prawda jest tak, że tutaj się poruszam na poziomie intuicji bardziej niż jakiegoś konkretu, ponieważ to wszystko jest niezliczone, nienazywane, no i jakby trudno, żeby też było, prawda? Anyway, więc wracam do tego wątku. Był taki moment właśnie dużych odejść z kapłaństwa po tym, jak trochę się uwolniło, czy zliberalizowało takie podejście, może nie zliberalizowało, ale jakby, że osoby homoseksualne w społeczeństwie nie były tępione, czy jakby nie musiały się ukrywać i jakby bardzo, i wtedy się okazało, że dużo właśnie takich było osób, które nie chciałbym powiedzieć, że ukryły się w takim kontekście duchownym, ale chyba rozumiecie, co jakoś mam tam powiedzieć. Czasem to jest tak, że ludzie odchodzą przez jakiś kryzys wieku średniego, coś tam ich dotyka i mówią, nie, no w ogóle nie zbudowałem domu, no bo jestem w zakonie, nie mam dziecka i nie posadziłem drzewka, chociaż to ostatnie to akurat w miarę łatwo zrobić. W ogóle tutaj taka w ramach takiej opowiastki moi znajomi ostatnio do mnie dzwonili w czasie majówki i mówią, słuchaj, bo my tutaj sadzimy sobie drzewka na naszej działce nowej i
wpadnij do nas, to posadzisz jedno, chociaż będziesz miał posadzone jedno drzewko, więc mam obiecane, że pod Krakowem posadzę jedno drzewko, przynajmniej tyle. Z domem i dzieckiem nie mam żadnych zamiarów na razie, więc, ale wydaje się, że kwestia drzewka może się spełnić, więc może ten kryzys wieku średniego mnie tak do końca nie dopadnie, jakoś tam będę żył. Oczywiście też taką dość częstą historią tak naprawdę odejścia z kapłaństwa czy zakonu jest moment zakochania się. No i to jest zupełnie naturalne. Nie? To, czy w ogóle zakochanie jako zakochanie, to jestem przekonany, że ono wielokrotnie dotyczy wielu z braci i to, że ktoś się zakochuje, wcale nie oznacza, że musi odejść z zakonu, prawda? No można być zakochanym, bez wzajemności na przykład, można być też zakochanym w kimś z wzajemnością i jakoś przejść przez tą sytuację. Jest dużo, dużo możliwości, prawda? Z zakochania samego czy z tych uczuć i tego, co tam wybucha, wcale nie musi iść od razu, nie musi się coś złego wydarzyć. Natomiast to rzeczywiście jest jakby częsty motyw, może nie jakoś super częsty, ale taki bywa, nie? Że ktoś właśnie znajduje, a w szczególności, jeżeli to jest jakoś tak silnie przeżywane, no to może być taki moment właśnie doświadczenia, czy jakby powiedzenia sobie, tak, to jest prawdziwe życie, odnalazłem miłość mojego życia, teraz rozumiem, do czego Pan Bóg mnie przez cały czas zapraszał i tak dalej, i tak dalej. Więc zakochanie, tak, może być taką przyczyną odejścia z zakonu. Czasem może to być bardzo silnie przeżywane, chociaż mi się wydaje i przyznam szczerze, wziąłem to od jednego z takich moich mistrzów duchowych, który kiedyś mi powiedział, wiesz, ja to ci powiem tak, ja mam głębokie przekonanie, że mogą być różne powody dla odejścia z zakonu i odejścia od kapłaństwa, ale według mnie jest jedna kluczowa, która zawsze jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich. I on mówi, że to jest wiara. Przyznam, że to jest jakoś takie bardzo, bardzo przejmujące dla mnie, bo rzeczywiście są różne przyczyny, różne zewnętrzne przyczyny i myślę sobie, że jeżeli się ma wiarę i próbuje się być z Panem Bogiem, no to jakoś przez nie da się przejść. Przez jakiekolwiek, nie? Czy to jest zakochanie, kryzys wieku średniego, coś trudne słowo, czy to tożsamość płciowa, czy nie wiem, cokolwiek innego, co się może wydarzyć, pogorszenie zdrowia, czy jakieś sytuacje rodzinne, bo i one mogą być. Natomiast tak, jeśli się próbuje przeżyć to z wiarą i z Panem Bogiem, to jestem głęboko przekonany, że może się to fajnie udać. Najczęściej jednak towarzyszy temu jakiś kryzys wiary. To jest ciekawe. Puzzle wiary wam przypominam, to jest moment poszukiwania wiary i dla mnie to jest coś niezwykle ważnego. Właśnie odkrywanie wiary, czy jakby wchodzenie w głębokość wiary, to jest coś, co jakby umacnia przed Panem Bogiem, a jak umacnia przed Panem Bogiem, to też jakoś odpowiada, czy woła, przywołuje do pionu w tym kontekście powołania, do którego jesteśmy powołani, nie? Bo my jako zakonnicy, jako kapłani składaliśmy swoje przyrzeczenia Panu Bogu, że będziemy z Nim do końca życia. Tak jak ktoś, jeśli z was żyje w małżeństwie, to też to mówił, prawda, wypowiadał. To jest coś ważnego tak naprawdę, coś bardzo istotnego w moim życiu i chciałbym temu tego jakoś dochować i myślę, że kluczem, mimo wszystko kluczem do takiego bycia w zakonie i bycia w kościele jest ciągle uczenie się wiary, czego pewnie i jakoś też wam życzę. Przyczyny przyczynami, no ale czasem jednak zdarza się, że bracia odchodzą. Jak odchodzą, to robią to w różny sposób. Ja myślę sobie, podzieliłem sobie to takie na dwie takie kategorie, czy dwa zestawienia. Po pierwsze odchodzą w taki sposób albo głośny, taki medialny, albo cichy, taki, że właściwie to tylko najbliżsi ludzie o tym wiedzą. I drugi podział, który sobie zrobiłem, myślę, to jest
bardzo często spójny z tym pierwszym, czy jakoś w relacji do tego pierwszego, to czasem bracia odchodzą, bym powiedział tak, kontra bracia, czyli wiecie, w opozycji, nie? Że ja tutaj jedyny, prawdziwy, wspaniały, a wy tutaj zostajecie w tym gnoju, albo z braćmi, nie? Czyli w takiej perspektywie powiedzenia zawaliłem, coś mi nie wyszło, przepraszam was, zostawiam, nie? Czy jakby jakoś tak, jakoś w ten sposób, nie? I powiem wam, moje doświadczenie odejść braci, w szczególności tych, które jakoś są takie głośne, to one są bardzo raniące dla wspólnoty, ponieważ my jako bracia, chcąc zachować się jak najbardziej w porządku w stosunku do naszych braci, którzy odchodzą, do tych, którzy się gdzieś zgubili, no tak jak wam powiedziałem na początku, ja przynajmniej nie mam jakiegoś takiego poczucia, że chciałbym im dokopać, że chciałbym im opowiedzieć całemu światu, jak ten człowiek taki naprawdę jest, nie? To, co wam powiem, prawie zawsze jest tak, że to, co potencjalnie pojawia się w mediach, nie jest tym, co dzieje się we naszej wspólnocie. Najczęściej jest tak, że na zewnątrz słychać to nieco inaczej i na zewnątrz wygląda to trochę lepiej czasem, tak? Najczęściej to zakon jest postawiony w tej słabej pozycji. Czy to dobrze? Chyba nie. Trochę nie zgadzam się na tą narrację i pamiętam taką historię sprzed wielu, wielu lat. Myślę, że nie macie szansy połapać się, o kogo chodzi. Odchodził jeden z braci w ogóle na łamach właśnie prasy, gdzieś tam było jakoś dużo syfu, które on tam pisał i o zakonie, takich nieprawdziwych, nie? Takich rzeczy, które we mnie, stop, nie zgadzam się w ogóle. Byłem wkurzony, żeby nie powiedzieć bardziej wyraźnie i dosadnie, co sobie myślałem, zupełnie, absolutnie. Jeszcze na dodatek, pamiętam, mieszkałem w tym klasztorze, z którego ten brat odchodził i to był duży klasztor i też było takiego dużo syfu, który on tam w środku robił, nie? Takiego różnych podjazdówek, że niby nie odchodzi, że coś tam, przemysłał jakieś swoje pseudoteorie i w ogóle słabe to było. Och, jakoś do tej pory jak to pamiętam, ale pamiętam taką historię właśnie wtedy, byłem totalnie wkurzony i zirytowany. Po prostu na szczęście mamy klauzurę, wiecie, to jest coś, co czasem mówicie, czasem słyszę właśnie od naszych przyjaciół czy bliskich tutaj, którzy są w klasztorze, że ach, szkoda, że nie możemy wejść za klauzurę i jakby ta perspektywa jest zła. Dla mnie ta perspektywa jest taka, że klauzura chroni was. Dzięki temu nie wiecie co do końca, co my tutaj sobie myślimy i mówimy. Mówię to w cudzysłowie, ale akurat to ma też swój wymiar. Więc pamiętam taką historię, jak ten brat odchodził, ja byłem tak niemiłosiernie wkurzony, ale po prostu tak zły i to jakby miałem takie poczucie takiej totalnej, ale takiej totalnej niesprawiedliwości. No, myślę, że macie to doświadczenie, nie? Że coś się w waszym życiu właśnie dzieje w taki sposób, no halo, tak nie może być, nie? I pamiętam, opowiadałem to jednemu z moich starszych braci, który jest bardzo radykalny. Absolutnie żyje do tej pory, to taki już staruszek, ale taki Boży staruszek, taki bardzo Boży staruszek, taki człowiek w ogóle, w którym nie ma żadnego podstępu, dobry też teolog i w ogóle. I jakby właśnie taki, ja taki, taką miałem irytację, on mówił, bracie, no widzisz, tak się stało, że diabeł temu naszemu bratu dał popalić i tak go wyciągnął. Ty się zajmij swoją modlitwą, idź do kaplicy, poproś za niego, wszechmogącego Pana. Ja pamiętam to jak dzisiaj, znaczy to mnie wbiło po prostu, bo ja się spodziewałem raczej właśnie po tym moim staruszku, że on tutaj mi przywtóruje, przybije w prawo i razem sobie powiemy, jak ten
brat, który odszedł, nie chcę mówić imion, nie? Jak ten brat, który odszedł, jest beznadziejny, syfny i jak w ogóle, jak to się nie powinno wydarzyć. Tymczasem on mi właśnie przesunął tory zupełnie na inną stronę i mówi, zobacz biedę człowieka, nie? I zobacz, co tam się stało i ci pomóc za niego, nie? To było dla mnie takie bardzo poruszające. I no właśnie, ale też jakby jest dużo jest takich momentów właśnie odejścia braci w miarę cichych, nie? Ja pamiętam takie jedno odejście jednego z naszych braci, który właśnie nie był jakimś tam frontmanem czy duszpasterzem. Pracował sobie i jakby robił swoją robotę w sposób naprawdę boży i dobry, jakoś tak dużo dobra też mam takie doświadczenia. I co? No on się zakochał po prostu. I jakoś tak zdecydował się odejść z tą kobietą. Tam chyba się pojawiło dziecko, jeśli dobrze pamiętam. I pamiętam, napisał do nas taki list. On był niezwykły. Taki Boży list, w którym napisał: bracia, wybaczcie mi, tak się podziało. Źle wybrałem, ale chcę wziąć odpowiedzialność za i konsekwencje za to, co zrobiłem i jak zrobiłem. I to było dla mnie takie bardzo przejmujące, takie niezwykłe, bo człowiek, który właśnie, widzicie, to jest tak, że na każdym z tych braci mi jakoś zależy, nie? I oczywiście jest tak, że z jednymi braćmi jest mi jakoś bliżej, bo nie wiem, bo się przyjaźnię, bo mam jakieś stosunki emocjonalne, bo chodzimy gdzieś na jakąś wycieczkę, byliśmy czy cokolwiek, nie? I na pewno jest to dla mnie mniej neutralne, kiedy odchodzi taki brat, który jest mi bliski, od tego momentu, kiedy odchodzi brat, z którym nie mam jakiegoś nadzwyczajnego kontaktu i którego widziałem dwa razy w życiu, bo i tacy się zdarzają, ale zawsze to jest jakoś bolesne. I właśnie pewnie jest tak, że ci bracia, którzy odchodzą tak trochę z nami, nie? To nawet jeżeli to głośne odejście jest, to jest takie, jest gdzieś takie większe, tak we mnie przynajmniej, takie poczucie no, takiego bólu i cierpienia, nie? Rzeczywiście ja się przyznaję, absolutnie jestem człowiekiem i kiedy ktoś odchodzi w taki głośny sposób z narracją pod tytułem tylko ja mam rację, a wy wszyscy to jesteście głupkami, no to ja się wkurzam. To tak nie mam takiej łatwości, ale cały czas się uczę tego, żebyś mieć świadomość, tak, że to są ci sami bracia, którzy jakoś dla mnie są ważni. W realu to różnie bywa. Czasem jest tak, wiecie, że ten brat dogaduje się z przeorem, nie? Mówi, że to ja sobie jeszcze pomieszkam tydzień, potem wyjadę, spakuję się i tak dalej. Były też takie odejścia, które bracia wręcz dosłownie w nocy wyjeżdżali. Może w nocy to przesadzam, ale tak dosłownie z chwili na chwilę i wyjeżdżali, pakowali się. Od strony, więc to też takim właśnie były takie odejścia, o których my sobie mówimy, czy patrzymy z zewnątrz i mówimy, tak, to było widać, nie? To już jakby dłuższy czas narastało, także ten brat się jakoś tak zmagał ze sobą i z zakonem, a czasem jest tak, że to jest, chociaż zacząłem się zastanawiać, czy to tak często jest, że to jest takie super zaskoczenie. Chyba rzadko, nie? Chyba naprawdę rzadko jest tak, żeby coś nie było takiego, okej, to prędzej jest, bym powiedział, prędzej jest tak, że jesteś przy jakimś bracie i myślisz sobie, kurczę, jak tak dalej pójdzie, to on odejdzie, nie? Albo i jakby masz takie przekonanie, że coś takiego się wydarza i dzieje, ale też są takie sytuacje, które post factum, jakby jest sytuacja, nic cię nie sygnalizuje, ale post factum sobie myślisz, tak, były sygnały, to może tak. Bo chyba takich sytuacji, w której totalnie byłoby to zaskoczeniem i że właśnie w jakiś nowy sposób, to chyba ono takie się za bardzo nie dzieje. No jak brat opuszcza klasztor, no to nie jest tak, że on ma uregulowane kwestie prawne z kościołem, bo w pierwszym momencie, kiedy on odchodzi, no to prowincja go wzywa do powrotu, no i staje się tak zwanym fugitivusem,
jeżeli nie wróci do klasztoru, bo w klasztorze powinien mieszkać. Jeżeli nie wróci do klasztoru, no tam po jakimś okresie, to wtedy prowincja wszczyna procedurę o wydalenie z zakonu, co też jakoś dość długo trwa i czasem też później jest kwestia zwolnienia z celibatu, o której jeszcze zaraz powiem. Bywa też tak, że czasem takie odejścia są troszeczkę bardziej, bym to powiedział, na miękko, a może tak bywało historycznie, bo ostatnimi czasy to się tak nie działo, z tego co pamiętam, ale w zamierzchłych czasach było tak, że jakby bracia formalnie dostawali na przykład takie pozwolenie na życie poza wspólnotą przez rok. Wtedy nie mogli chodzić w habicie czy tam sprawować sakramentów. Trochę to zależało też od konkretnego brata i konkretnych sytuacji, ale najczęściej tak było. I wtedy jakby no trochę mogli sobie popracować, pożyć w świecie i spróbować skonfrontować się z tym, czy oni na pewno chcą odejść, tak żeby wtedy jakoś tam wspólnie podejmować tą decyzję, czy jakoś tam w niej się odnaleźć i szukać. Na sam koniec tego odcinka chciałbym jeszcze pomyśleć sobie, czy jakby zatrzymać się nad takim momentem kontemplacyjnym niemalże, znaczy nad odejściami, no bo mówiłem też o skali, o ilości odejść. Jak sobie kiedyś popatrzyłem, no to wydaje mi się, że to jest odejście, to jest mniej niż 0,5% w skali roku braci. I próbowałem to złożyć do kwestii małżeństw i wydaje mi się, że dużo więcej statystycznie rozpada się małżeństw niż odchodzi braci z kapłaństwa. I wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć, że to lepiej. Nie chciałbym w żadnym momencie dać takiego sygnału, że nie wiem, że księża są lepiej przygotowani. W ogóle to też jest tak, że zwykle mają więcej czasu, bo się dość długo przygotowują do święceń kapłańskich, ale to, co chciałbym powiedzieć, to przede wszystkim zobaczyć na ten trzon ideę, bo ja wiem, że macie takie oczekiwanie względem zakonu, macie takie oczekiwanie względem księży, żeby byli świętymi, doskonałymi ludźmi. Wiem, że macie takie oczekiwanie, że chcielibyście, żebyśmy, nie wiem, nigdy się nie wahali w wierze, nigdy nie odchodzili od Pana Boga, zawsze byli blisko Niego. I to jest piękny, fantastyczny postulat i ja bardzo chcę nim żyć. I jednocześnie, tak samo jak bardzo mówię, że to jest fajny postulat, tak bardzo mówię, że on jest trochę złudny. Księża, kapłani, zakonnicy, wszyscy jesteśmy tymi samymi ludźmi. Takimi samymi ludźmi jak małżonkowie. Takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni. I grzech nas nie omija. Słabość nas nie omija. Pewnie trzeba nam stawiać wymagania. My sami powinniśmy też, to nie może być usprawiedliwianie, jestem człowiekiem, więc w związku z tym nie muszę się tak bardzo Nie. Nic z takich rzeczy nie chciałbym powiedzieć, ani nie chciałbym, żeby ktokolwiek odebrał jakiekolwiek takie wrażenie. To, co chciałbym powiedzieć, to, że przez to, że jesteśmy tymi samymi ludźmi, że tak samo jak właśnie no małżonkowie, nie? No czasem to nie wychodzi po prostu. Czy to jest usprawiedliwienie na nasze odchodzenie? Nie. Ale to jest opowieść o człowieku, o słabości, o tym, jak to w ogóle jest. Myślałem sobie też mam chwilę kontemplacji, mogę wam wrzucić, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie, też nie jest to przebadane. Wydaje mi się, mam taką roboczą tezę, którą stawiam od dawna, że kiedyś małżeństwa nie były bardziej szczęśliwe. To nie jest tak, że ludzie nagle przestali być, właśnie coś się zmieniło w szczęściu czy w umiejętności prowadzenia małżeństw i dlatego teraz tak łatwo się małżeństwa rozpadają. Moja robocza teza jest trochę taka, że kiedyś też były mniejsze możliwości na to, żeby żyć samemu, że mniej małżeństw się rozpadało ze względów kulturowych, ze względów kontekstowych, ze względów pracowych, wielu innych. I podobnie jest z księżmi teraz, nie? Że przez długi czas
dla księży, dla zakonników, no, ci, którzy wstąpili do zakonu, zakon był ochroną. Ostatnio śmieszkowałem sobie z takim jednym z moich współbraci i mówiliśmy sobie, że no, już mam po 40, więc że po 40 to już nie ma sensu odchodzić z zakonu, bo to człowiek, to już jest za późno, to już nie da się poukładać życia, mieć dzieci i rodziny fajne i w ogóle. No i oczywiście tak śmieszki śmieszkami, ale prawda jest taka, że można. Znaczy o tyle właśnie zmienił się ten kontekst i ten cały układ zewnętrzny, że to się da zrobić, nie? Że to już jakby jesteśmy w innej kulturze. I za każdym razem właśnie ta kultura przez to, że jakby mamy większe dostępy do pracy, do pieniędzy, większe możliwości i tak dalej, to wszystko sprawia, że ostatecznie łatwiej nam wejść w grzech? Nie to chcę powiedzieć, że łatwiej nam z tego skorzystać chyba, tak bym powiedział, bo bycie w zakonie tylko ze względu na to, że nie opłaca mi się żyć na zewnątrz, jest bardzo złą motywacją, a niestety taką było. Więc czasem jest tak, że w tym trendzie, który my dzisiaj mamy, być może właśnie wyłoni się coś takiego fajnego, coś takiego mądrego i silnego, że ci z braci, którzy będą wstępować do zakonu i będą w nim teraz, będą rzeczywiście wiedzieć, dlaczego chcą w ten sposób żyć i co w ten sposób chcą zrobić. Jedna mała dygresja taka dotycząca, bo zestawiłem małżeństwa i księży. Ja wiem, że to nie do końca jest uprawnione zestawienie, więc proszę wybaczcie mi, bardziej chciałem zobrazować jakąś taką ideę tego, że te odejścia, one wiążą się po prostu z naszym ludzkim przeżywaniem rzeczywistości i koniec. Natomiast jeżeli już zestawiłem małżeństwa i księży, to chciałbym też wam powiedzieć, że bardzo często ludzie mówią, że to jednak jest niesprawiedliwe, bo ksiądz z kapłaństwa może odejść, a małżonek od małżonki nie może. I nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. Natomiast jedną rzecz chciałbym dodać. To nie jest tak, że ksiądz, który odchodzi z kapłaństwa, przestaje być księdzem. On nadal jest, on nadal ma ten sakrament. Z ustanowienia Kościoła, a nie Bożego, jest celibat. Jeżeli ten ksiądz chce sobie ułożyć życie z Kościołem i z Panem Bogiem, no bo to też jest tak, że różnie to się układa, ale jeżeli chce sobie ułożyć tą sytuację z Panem Bogiem i z Kościołem, to wtedy prosi, znaczy najczęściej go Instytut Życia Zakonnego po prostu wyrzuca wcześniej, ale potem prosi właśnie Stolicę Apostolską o zwolnienie z celibatu po to, żeby mógł na przykład zawrzeć związek małżeński, nie? Ale to nie znaczy, że przestaje być kapłanem. Nawet chyba w zagrożeniu śmierci może udzielić rozgrzeszenia, więc jakby to wszystko jakoś tam jest, tam też, no właśnie te święcenia są po prostu zachowane. Co dalej z takim bratem, który odchodzi z zakonu? No to trochę zależy i to bywa różnie. Z jednej strony są tacy bracia, którzy próbują prowadzić swoje życie z Panem Bogiem, z wiarą, z Kościołem, próbują właśnie, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, ułożyć sobie ten moment właśnie dostania dyspensy ze Stolicy Apostolskiej, są na Eucharystii i modlą się do Pana Boga. Inni gdzieś się po prostu gubią, są daleko w konflikcie, w odejściu, w zaprzeczeniu do Pana Boga, nie chcą jakoś być z Panem Bogiem. Z niektórymi mamy kontakt, może inaczej, z niektórymi braćmi, którzy odeszli, ja mam kontakt. Wiem, że z innymi mają inni bracia. Pewnie często tak jest, że jeżeli byliśmy jakoś blisko w zakonie, to jakiś ten moment naszej relacji się zachowuje, choć on trochę też w sposób naturalny się już zmienia i jakoś jest zawsze inny. Co we mnie się dzieje, kiedy bracia odchodzą? Myślę, że już wam dużo powiedziałem. Powoli kończę ten podcast, także proszę jeszcze was chwilkę cierpliwości. Dużo zależy od tego, jaki miałem związek z danym bratem, bo jeżeli ktoś był bliski mi, to jest bardzo bolesne.
jeżeli to był brat, którego widziałem kilka razy w życiu, to jest dla mnie trochę bardziej neutralne i nie jest takie to, że tak powiem, nie jest takie dotykające. Więc dużo zależy od takich ludzkich, znowu ludzkiego wymiaru. Natomiast jeżeli chodzi o taką relację z tym bratem, natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie moje wewnątrz, to zawsze dotyka mnie ból, ale ból innego rodzaju. Nie taki związany z emocjami związanymi z tym bratem konkretnym, z jego odejściem. Ból dotyczy we mnie tego, co dzieje się wokół, bo czasem niestety odejście braci sprawiają, że jakoś no, sami oddalamy innych od Pana Boga, nie? I to jest coś, co mnie bardzo boli i to jest coś, co mnie uderza. I drugi ból, który mam za każdym razem, kiedy brat odchodzi, to jest ból związany ze wspólnotą, bo sobie myślę, że my jako bracia dominikanie żyjemy we wspólnocie i jeżeli ktoś odchodzi, to też jest jakiś ból wspólnoty. Pewnie, że nasze konstytucje mówią, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją formację i że za naszą wiarę, za zbawienie samego siebie i że to przede wszystkim właśnie mamy dbać o siebie. To jasne, mamy zapisane to w konstytucjach, czyli tym naszym takim głównym dokumencie życia. Jest to dla mnie oczywiste, ale z drugiej strony sobie myślę i zawsze sobie stawiam takie pytanie, co my jako wspólnota mogliśmy zrobić, żeby to się ogarnęło lepiej, nie? Żeby to nie miało takiego wymiaru. Co ja jako Dawid mogłem zrobić dla tego brata, żeby on nie odszedł, albo żeby go to nie dotknęło, czy żeby nie cierpiał, czy cokolwiek innego. Jest dużo rzeczy, które sobie wtedy jakoś tak trzymam w głowie, nie? Bo nawet nie chodzi o to, że ja je sobie wyrzucam, że nie, to nie jest ta idea. Ale jest coś takiego, co jest bardzo bolesnego w każdym odejściu, bo to jest ból związany z relacją, z bratem, z samym bratem, z jego historią, z ludźmi, którzy są wokół i z moją wspólnotą braci o to, czy my sami doszliśmy do tego momentu, w którym umiemy się o siebie zadbać, czyli dbać o swoich braci. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to, że doszliście do tego momentu. Pamiętajcie też o tych, którzy odeszli. Oni bardzo potrzebują Waszej modlitwy. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzli zapraszam w przyszły czwartek.